historia nie zna przypadku, żeby młode, dynamiczne społeczeństwa nie wygrały ze społeczeństwami starymi. Barbarzyńcy, którzy zaatakowali Cesarstwo Rzymskie, jak historycy obliczali, liczyli tylko 5% populacji Cesarstwa Rzymskiego, a mimo to dokonali zniszczenia cesarstwa. Jeżeli nie nastąpi odrodzenie rodziny, i to w moim przekonaniu jest zasadnicza rzecz, to my się po prostu nie obronimy. To nie, w tej chwili nie my jesteśmy przedmiotem ataku tej inwazji, ale w dłuższej perspektywie my się nie obronimy. I ostatnia rzecz dotycząca Rosji. Proszę Państwa, w Moskwie żyje 2 miliony muzułmanów, z czego 500 tysięcy Czeczenów. W armii rosyjskiej jest około 30% muzułmanów. Niedługo nie tylko Francja, Belgia, która za 20 lat prawdopodobnie będzie już krajem o większości muzułmańskim, ale i Rosja zostanie krajem muzułmańskim. I z tego trzeba mieć pełną świadomość tego faktu. Rosja nie jest żadnym obrońcą cywilizacji chrześcijańskiej. W Rosji jest najwięcej aborcji. I to właściwie jest miernik stosunku Putina do cywilizacji chrześcijańskiej. Jak zlikwiduje u siebie aborcję, no to możemy, że tak powiem, z nim rozmawiać. Teraz to jest tylko, że tak powiem, polityka, która, że tak powiem, żeruje na idiotyzmie niektórych prawicowych publicystów czy ideologów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moje nazwisko Andrzej Bogodziński, 25 lat pracuję w pomocy społecznej. Pierwsza rzecz, która mnie martwi, to jest to, że ta strona społeczeństwa, która jest bezkrytycznie jakby za migracją, jest strasznie zabiegła. Na niektórych spotkaniach, na których byłem, to strach było jakikolwiek zadać pytanie. To mnie niepokoi, dlatego że w moim przeświadczeniu lęki społeczne, one są umotywowane. Trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba właśnie takie dyskusje prowadzić. Ja osobiście uważam, że niezależnie od tego, co byśmy tutaj myśleli, to jakaś część tej fali do Polski dotrze. I tutaj mam zasadnicze uwagi. Pierwsze, jeżeli dotrą, a dotrą zapewne do ośrodków zamkniętych, to musimy dołożyć starań, żeby nad tymi ośrodkami była jakaś kuratela społeczna. Przez 6 lat obserwowałem działania resortu spraw wewnętrznych. Prowadzili oni i prowadzą chyba nadal pod Nadarzynem w lesie taki ośrodek dla uchodźców politycznych, czy tych, którzy mieli ten status. Więc wydaje mi się, że urzędacy są ostatnią formą organizacyjną, której można powierzyć ludzi takich jak ta fala uchodźców. Muszą być te ośrodki otoczone jakąś obserwacją, wpływem silnym, może trzeba byłoby powołać jakieś rady opiekuńcze nad tymi ośrodkami, żeby nie zostawić tego w rękach bezmyślnych urzędników. Bo jeżeli się zrodzą jakieś konflikty na przyszłość, to zrodzą się właśnie tam, wtedy, kiedy oni tam będą przez te pierwsze miesiące w Polsce. Wydaje mi się też, że większość tych ludzi to są ludzie niewykształceni. W związku z tym Polska musi natychmiast zorganizować jakąś ogromną ilość szkół dla tych ludzi, takich, żeby w ciągu paru tygodni czy miesięcy przysposobić ich do wykonywania jakiejś pracy. Przecież oni nie mogą być latami na zasiłkach. Słyszałem na jednej z dyskusji, była nawet pani pełnomocnik rządu niemieckiego, Turczynka, to było w Zachęcie parę dni temu, gdzie jeden z panelistów powiedział, że nas nie stać na to, żeby ich nie przyjmować. Była taka opinia, że nas nie stać na to, nie mamy pieniędzy na te świadczenia dla nich i w związku z tym, ponieważ nie mamy tych pieniędzy, nie stać nas na to, żeby ich przyjmować. A on twierdził, że nas nie stać na to, żeby ich nie przyjmować. Osobiście uważam, że nie ma po stronie rządowej, bo sprawdziłem to od 1 października, szukam z nimi kontaktu, nie ma żadnych działań przygotowawczych. Ani nikt nie myśli o szkołach.
przecież trzeba ich uczyć języka. Przecież oni, to nie znaczy, że ci ludzie, dzieci mogą pójść do szkół podstawowych, tak jak chodzi mnóstwo dzieci wietnamskich, prawda? Bo moje dzieci chodziły z Wietnamczykami do szkoły i te dzieci w ogóle w tych szkołach się znajdują. Ale tutaj gro osób to są osoby, które będą dorosłe. I ostatnia sprawa, która mnie też niepokoi, bo to wskazuje pośrednio na to, że wielu z panów wypowiadających się, z panów panelistów, mają wielką rację. Mianowicie ta sala to jest coś takiego, jakby ktoś wyciągnął gwałtownie korek z wanny. A zatem nie przypuszczam, nie śmiem przypuszczać, że służby wszystkich krajów europejskich nie zdawały się z tego sprawy. A przecież to, co się działo na granicy serbsko-węgierskiej, wskazywałoby na to, że rząd węgierski o niczym nie wiedział. To jest dla mnie rzecz najbardziej niepokojąca. Poza tym się kryje jakieś myślenie. Prosiłbym do konkluzji, bo o ilu jeszcze rzeczach nie wiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze tu pani, która się nie wypowiadała. Czy są jeszcze jakieś? Nie ma. Osoby, które się jeszcze nie wypowiadały, bo już musimy powoli kończyć, a też już część wychodzi. Duże, ale chciałabym zapytać, jaka jest perspektywa dla osób tutaj w Polsce, które niestety cały czas myślę, że są w mniejszości, które chciałyby zachować ten kraj w wartościach chrześcijańskich, katolickich, które by chciały po prostu, żeby była tutaj jakaś kultura katolicka dalej prowadzona. Niestety sama pracuję z osobą, jeszcze jest kilka takich osób, które za obecnym rządem stoją murem, obojętnie co przeczytają, czego nie usłyszą, wypowiadają się cały czas w superlatywach. Nie bardzo wiem, co zrobić, bo coraz częściej słyszy się głosy, albo ksiądz jest taki, ksiądz jest owaki, wartości katolickie są ciągle jakby pomniejszane, nasza wiara, kultura jest spychana na margines, na nas można pluć, nas można obwiniać o wszystko, o wszystkim można pisać, można zdejmować krzyże, można likwidować kościoły, to jest wszystko w porządku. W momencie, kiedy cokolwiek się stanie powiedziane źle w zły sposób na islam, jest o Boże, obraza boska, cała Europa o tym gada i normalnie tragedia, no po prostu się tragedia stała, jak ktoś mógł coś takiego powiedzieć. Ja się zastanawiam tylko nad tym, jak zrobić, jak doprowadzić do tego, żeby ludzie w swoim własnym kraju doceniali te wartości, w których się wychowali, nie muszą wierzyć w Boga, jeśli nie chcą. Ale to są wartości, no nie wiem, nie kradnij, nie zabijaj. Czy ktoś chce, żeby ktoś kogoś, nie wiem, okradał, zabijał? No okej, nie mówię, że każdy musi iść za moją religią, czy wierzyć we wszystko, co mówić, ale jest 10 przykazań, które moim zdaniem to są takie wartości moralne, podwaliny. Tego nie rób czegoś, czego byś sam nie chciał uzyskać, tak? Jeśli tego nie szanujemy we własnym kraju, jak spowodować, żeby nie rezygnować tym, że ktoś do nas obcy przyjdzie, wprowadzi nam jakieś wartości, my nie szanujemy naszych wartości. W tym momencie jest tak, że wprowadzamy jakieś firmy do nas, obyczaje, religie i mówimy tak, super, bo ty jesteś nieszczęśliwy, bo tobie się nie ułożyło, masz tutaj, radź sobie, my ci wszystko uzyskamy, ale dla nas tutaj żyjących, którzy mają wartości, nie ma tego. Mamy płoty pod nogi stawiane. Dobrze, proszę mnie o konkluzję. To właśnie chciałam się zapytać, co zrobić, żeby poszanować własne wartości, żeby z tym pójść jakby w szersze... Dobrze, to już chyba tutaj ostatni głos. A propos pana wypowiedzi, taką historię rok temu miałem spotkanie ze znajomym kraczańcem, było dyskusja w kontekście wyniku wyborów samorządowych w Słupsku. On mówi, Wojtek, się nie ma, jak my obejmiemy władzę, to my wam pozwolimy chodzić do kościoła. Katolicy porządni jesteście. No oczywiście będziecie musieli płacić większe podatki. Ale tych Biedroni, te grodzkie, to my ukamieniujemy. I wie pan, i to tak jest, że środowiska, te, które dążą do dechrystianizacji Europy, przez wiele lat sprzyjały migracji islamistów po to, żeby mieć pretekst, że jest kilku
uczniów w szkole i po tym krzyż ich razi. Trzeba zdjąć krzyż ze ścian. Ale islamiści traktują ich po prostu jako pożytecznych idiotów, bo oni ich po prostu kamieniują. Oni wierzą w to, co wierzą z całą pewnością. To jest jedyna prawda. Nie ma tym miejsca na ten kompromis. Pan mówi, jak ułożyć sobie, no, żeby można się, obie strony musiały tego chcieć. Oni dążą po prostu do opanowania, do narzucenia swojej wiary, bo są głęboko przekonani o tym, że tylko ona jest prawdziwa. A pan jest tak głęboko przekonany o swojej wierze? Proszę pana, gdyby zaraz pan odpowie na to pytanie. Gdyby którykolwiek z huszczarzy pod Wiedniem nie wierzył w to głęboko, że katolicyzm jest jedyną prawdziwą wiarą, a inne są fałszywe, to już islam by panował w Europie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatni głos. To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że miałem kiedyś pewne spotkanie z islamem. Wziąłem Koran w wersję po polsku i przypadkiem przeczytałem dwa wersety. Jeden werset mówił o tym, że kobieta jeden werset mówi o tym, że mężczyzna ma dwa razy więcej rozumu od kobiety i w związku z tym mężczyzna ma obowiązek bić swoją żonę, jeśli jest nieposłuszna. Więc pytanie, czy w tym wypadku mamy być tolerancyjni, czy się mamy asymilować. A drugi werset mówił o tym, że każdy muzułmanin ma obowiązek walki z niewiernymi i zabijania ich. Pytanie, czy mamy być tolerancyjni, czy mamy się asymilować w ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i prosiłbym tutaj o też zwięzłe podsumowanie i też odniesienie się do mówców. Dziękuję bardzo. Ja i Klasio Sprona. Pierwsza, tutaj pan pytał o, mówił o głosie biskupów węgierskich. To nie trzeba cytować księży biskupów węgierskich, chociaż oni z bliska pewnie widzą rzeczy. No mówię jeszcze raz, ta rezolucja, którą cytowałem dwa razy w innym kontekście, mówi wyraźnie, to Rada Bezpieczeństwa tydzień temu stwierdziła wyraźnie, że wśród osób przebywających w obozach są również osoby spełniające traktatowe kryterium uchodźców. I to brzmi dokładnie tak. To jest... Ja zwrócę Państwu uwagę, że ta rezolucja nie mówi, że wśród osób przebywających w obozach są również osoby niespełniające traktatowego kryterium uchodźcy. W języku dyplomacji oznacza to, że owszem, no mamy wielu uchodźców, ale to jest przede wszystkim fala imigracji ekonomicznej. I między innymi dlatego no, jest potrzebne stosowanie readmisji i tak dalej. I na to musimy jasno reagować. Nie reagować identyfikując uchodźców z imigrantami ekonomicznymi. Nie. Bo jeszcze raz powtórzę, Polska powinna prowadzić narodową politykę solidarności, powinna nie zgadzać się na ingerencję Unii. W to powinniśmy pomagać tym, którzy się do nas zwracają o pomoc, tak jak właśnie Wojtek cytował, pomogliśmy Czeczeńcom, bo oni po prostu uważali, że tak jak Polacy po powstaniu listopadowym do Saksonii, tak samo oni jadą do Polski, do kraju, w którym rozumie ich walkę o wolność. Czy to w Polsce było jakieś reakcje? Już te dzieci się uczą, no, w naszych szkołach pod Warszawą i tak dalej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, z próbą narzucenia przez ludzi, którzy właściwie nie wiadomo dokąd nas prowadzą, polityki kompletnej destabilizacji społecznej Europy. No jak Mariana słuchałem, to jak sobie pomyślałem, rzeczywiście, no w jakimś sensie, to przepraszam, to żart oczywiście, ale w jakimś sensie marszałek Assisi to jest taki dzisiaj islamski Aecjusz, tylko że rolę tego Walentymiana to odgrywa Jean-Claude Juncker i ci, którzy zwalczają Egipt za to, że zatrzymał bractwo muzułmańskie, odsunął je od władzy. Bo to jest najlepszy przykład tego, że islam nie jest jednakowy, że muzułmanie mogą odsunąć islamistów od władzy. Tylko czy oni są za to chwaleni przez Europę? Nie. Są atakowani. Mają być wprowadzane sankcje i tak dalej wobec Egiptu, bo się... mimo wszystkich głosów społeczeństwa cywilnego, przywódców i osobistości muzułmańskich, i osobistości chrześcijańskich, koptów, że po prostu ich kraj został zatrzymany znad krawędzi popadnięcia w trwałe rządy islamistyczne z wszystkimi tragicznymi, krwawymi konsekwencjami dla tego wszystkiego. No i odpowiedź na pytanie, które pani postawiła, no przede wszystkim potrzebna jest silna opinia chrześcijańska, również dlatego, że ona jest w stanie wprowadzić porządek do takich debaty. Do debaty, w której
z jednej strony mamy takie ekstremalne poglądy w rodzaju tego eksperta Amnesty International, który powiedział, że jeżeli imigracja jest prawem człowieka, to pojęcie nielegalnej imigracji traci jakikolwiek sens. No bo wiadomo, bo państwo jest dla marksistów złem absolutnym, prawda, które należy, komuniści uważali, że od razu, no a teraz wracamy do Marksa, stopniowo, w procesie obumierania, usunąć. Tylko kto będzie gwarantował pokój społeczny, jeżeli zniszczymy państwa? Między takimi ekstremalnymi głosami, a głosami, które po prostu no, nie widzą tego, że w sytuacji potrzeby i innych ludzi, i naszych, no trzeba prowadzić rozsądną politykę solidarności, tylko to musi być polityka odpowiedzialna wobec ludzi i wobec przyszłości. To jest, proszę Państwa, tylko te dwie rzeczy chciałem powiedzieć na koniec. Zanim tylko podziękuję, bo koledzy nasi, pan Dawo poświęcił swój czas, pokazując, że to, co jest jego pracą, rozszerzona działalność społeczną, a koledzy Lech Łuczyński, który prowadzi, Krzysztof Kawęski, odłożyli sprawy swojej kampanii wyborczej, którą w tej chwili prowadzą w Warszawie, tak jak Lech, czy tak jak Krzysztof, pod Warszawą, żeby być z nami i rozmawiać nie o tym, co będzie w ciągu, co będzie jutro, czy za 10 dni, czy nawet przez najbliższe 4 lata, ale o tym, co będzie miało konsekwencje po prostu dla następnego pokolenia. Także bardzo Lechowi Łuczyńskiemu i Krzysztofowi Kawęckiemu za ich zaangażowanie w tą debatę. Dziękuję. To ja bym chciał powtórzyć to, o czym mówił pan marszałek, że toczy się w tej chwili walka o to, o przyszłość Polski, czy Polska będzie w kręgu pojęć cywilizacji, kultury islamskiej, czy będzie po prostu krajem islamskim, czy będzie krajem w kręgu kultury chrześcijańskiej, w kręgu kultury europejskiej. Bo to, że w tej chwili to jest jakiś tam piąty meczet w Polsce, to nic nie znaczy. Dlatego, że we Francji 30 lat temu tych meczetów też było kilkanaście, a w tej chwili mamy ich około 1000, nie licząc tych nielegalnych. Ten proces tej islamizacji, no to jest taki przyspieszony bieg po równi pochyłej. To też trzeba mieć świadomość tego faktu. Druga kwestia to jest to, że musimy zachować suwerenną politykę imigracyjną. To, o czym była mowa, o tym porządku miłosierdzia. Ale my Polacy, Polska ma przecież doskonałe doświadczenia w tym zakresie. Przecież pierwsza Rzeczpospolita była w tym zakresie państwem zupełnie oryginalnym i Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej mogą od nas, że tak powiem, się uczyć. Polska, pierwsza Rzeczpospolita była przecież domem dla wielu narodowości, Rusinów, Litwinów, Ormian, Żydów, Karaimów, Tatarów i właśnie ci Tatarzy, którzy, bo nie do końca mi się zgodził z redaktorem Michalkiewiczem, tylko Ozienkiewiczem, o tych właśnie trochę tych gettach, bo jednak przykład Tatarów pokazuje też, że oni byli w służbie Rzeczpospolitej również przy zachowaniu oczywiście swojej kultury, swojej religii, swojej tradycji. Jeszcze pięknie o Polskę walczyli w 1918 roku, z bolszewikami w 20 roku czy w 1939 roku. No i w tej kampanii profesor Hasbijewicz jest. Tak, że tutaj oczywiście to jest zupełnie inne zjawisko, nie było tutaj czasu mówić o tych Tatarach, którzy byli, zresztą oni są bardzo krytyczni wobec tych tendencji. Oni pierwsi występowali tak naprawdę jeszcze przed tymi działaniami, przed tym budową konkretnie tego meczetu, jako pewnego symbolu przykładu. Bo to nie jest tylko tak, że nikomu nie zabrania, jeśli to ma teren, mówiliśmy, to ma tylko bardziej polityczny. I trzecia kwestia to jest tak, niech te żądamy w zasadzie, mamy prawo żądać i wymagać od krajów tych Unii Europejskiej, od Niemiec, Francji i innych krajów, które także miały swoje kolonie, polityki solidarności, ale własnej solidarności między nimi w rozwiązaniu tego problemu, a nie rzucaniu tego problemu, ich błędów, ich zaniechań świadomych czy też nieświadomych na nasz kraj. I oczywiście kwestia najważniejsza, to o czym mówi Marian Piłka, którego już tu nie, a jest. Tam Marian Piłka jest jeszcze, też prowadzi kampanię, ale jest.
Nie, otóż to jest właśnie kwestia demografii. To jest sprawa absolutnie zasadnicza. Jeśli nie rozwiążemy tego problemu, to oczywiście to jest sprawa kluczowa. Ja tylko podam przykład. Wszystkie kraje, tak jak tutaj Pan mówi, szczególnie Ukraina, według tych prognoz, one się niestety z 2000 roku, prognoz, które sięgają, wówczas sięgały do 2050 roku. Według tych prognoz, według tych właśnie projektów, które się, jak mówię, potwierdzają, to właśnie Ukraina, niezależnie od konfliktu wojennego, Ukraina będzie krajem, którego najbardziej doświadczy właśnie ten kryzys demograficzny. Również w dużym stopniu Rosja, niestety także Polska. W zasadzie są tylko chyba trzy kraje w Europie, które mają, znaczy dwa kraje, które mają tendencję według tych prognoz zwyżkową. To znaczy Wielka Brytania niewielką i Francja. Ale ta poprawność polityczna oczywiście nie uwzględnia, że jest to przede wszystkim wynikiem tych procesów, które dotyczą właśnie trudności migracyjnych, bo na przykład współczynnik dzietności dla kobiet we Francji, pewnie wygląda to dla krajów innych Europy Zachodniej, to jest 1,9, gdy dla kobiet obcego pochodzenia 2,6. I przemysł kraj, który jest bardzo dynamiczny, który mówimy, że odgrywa coraz większą rolę, coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej, to jest właśnie Turcja. Turcja, bardziej kraj nieeuropejski, ale aspirujący do Unii Europejskiej, więc w jakiś sposób to też jest to wzmocnienie, że tak powiem, mimo wszystko islamu w Europie. Otóż Turcja według tych prognoz z liczby ludności ponad 73 miliony w 2005 roku w połowie naszego stulecia osiągnie liczbę niespełna 140 milionów. I ta właśnie, ta demografia, ten czynnik demograficzny na przykładzie Turcji też potwierdza o tej sile właśnie tego elementu, jako elementu zasadniczego żywotności narodu. Ja żeby starałem się nie rozgadywać, bo się rozgadałem wcześniej. Chciałbym bardzo odpowiedzieć na pytanie, które Pani na końcu zadała, które nie wiem, czy umiem, bo powinienem umieć, bo to jest mój zawód, tłumaczenie, przekonywanie, skąd się biorą takie zachowania, skąd się bierze ta potocznie mówiąc lemingoza. Poświęciłem parę książek tłumaczeniu tego. No nie wiem, czy to są dobre wytłumaczenia. Są konkretne postkolonialne, socjalne uwarunkowania, także i propaganda, i swoiste pranie mózgu, któremu wielu Polaków zostało oddanych, swoje zrobiło. Także to, że podatność była na to pranie mózgu, bo ono wychodziło naprzeciw pewnemu zapotrzebowaniu społecznemu. No, jest wiele różnych przyczyn i ja naprawdę, cóż bym mógł powiedzieć, na tym panuje cała trudność, może nie cała, ale największa trudność bycia chrześcijaninem, że trzeba walczyć z grzechem, a grzeszników nie znienawidzić mimo wszystko. I to jest naprawdę bardzo ciężkie, ale no, skoro trzeba, to trzeba. No, a walka o przyszłość oczywiście trwa zawsze, ta przyszłość się decyduje i zawsze jakoś możemy każdy z nas popchnąć troszkę w odrobinę lepszym kierunku, czego wszystkim życzę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie tutaj i możliwość udziału w tej rozmowie i Państwu za uwagę. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.